Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Perseverance PT2, czyli party drugi. Kochani, wracamy do naszej sytuacji z baru, gdzie niestety kolejna osoba została przez naszą bohaterkę spławiona. No i widać, że chłopaki się dobrze znają, więc myślę, że mogą być problemy. Ale jakie problemy? To już się dowiemy za chwilę. No dobrze chłopcy, pochwalcie mnie. Czekam. Słuchaj, też chciałem się z nią umówić. Miała sprawę do szeryfa, stary rzadko bywał u siebie. Fakt. Dziś dwa razy widziałem go w bazie. Czyli szeryf chodzi do bazy. No widzisz. I podbiłem grzecznie, a znasz mnie. Trudno mi się oprzeć, żeby się umówić. Bo co ma taka biedna sama w Greyville robić? Chyba nie zdają sobie sprawy, że wciąż ich słyszę. Czemu szeryf był w bazie? Ciekawe pytanie. Na pewno będę chciała poznać odpowiedź. No i Jill pewnie nie było w pobliżu. Chciałeś jej pomóc, to jasne. Olała cię. Zwyzywała i opowiedziała kłamstwa, Jill. No, ale wyobraź sobie, że w dużych miastach nie uczą znaków drogowych. Nie, co ty gadasz? Szczerą prawdę. Pojechała pod szpital, zaparkowała na zakazie i proszę, proszę. Kto ma jej auto na parkingu? Ha! Księżniczka musiała zasuwać na piechotę. A taka była wyszczekana. Słuchaj dalej, wtrąć się. Słuchaj dalej. Tak, mogłabym się teraz wtrącić, zmieszać ich z błotem, zrównać z ziemią. To pewnie byłoby cholernie przyjemne. Ale rozmawiają o ciekawych rzeczach, a jedną z pierwszych zasad, jakie poznała agentka Stamp, jest zasada milczenia. Zasada numer 2. Trzymaj gębę na kłódkę i daj innym się uzewnętrznić. No, ciałko ma niezłe, a teraz siedzi taka sama, bez nikogo. Pewnie się nudzi, ale nie powie tego wprost. Wiesz, mógłbym sobie odpocząć od Hala i Jill. Krótko cię trzyma, co? Wiesz, szeryf siedzi u nas. Gada z tym cywilnym doktorem, Szychą. Dziwne, że coś ich łączy. Może grają w bierki? Bo Hal lubi drobne blondynki, to wiem. Dwa razy wyjeżdżał do kasyna po drugiej stronie rzeki. W rezerwacie? Zawsze tam chciałem pojechać. Drogie dziwki, i nic specjalnego. Jak przerżnął całą wypłatę w jeden wieczór, to zmądrzał. Dobrze, że dorabia na boku i mi też pozwala, bo wiesz... Kasa to kasa, a każdemu ciężko, wiem. Lasencja nie chciała cię przekupić. Chciała, owszem, ale nie mogła. Szeryf zabronił i sam kazał ją ściągnąć, legalnie czy nie. Ma tu zostać do rana. Oho... Co za idioci. Naprawdę, aż czuję się nie fair, dowiadując się o spisku z rozmowy dwóch pijanych dupków. Nie będę przepraszać za świetną okazję. Robi się coraz lepiej. Szeryf jej o głowy z bazy? Ciekawe, o kogo może chodzić, Karen. Czyżbyś kogoś typowała? Pracują razem? Czyli wie o moim pobycie tutaj? Łapka. Ale jeśli o niej wiesz, to umiesz z niej wyjść. Albo przynajmniej nie wpaść głębiej. Barman patrzy wyczekująco. Brudna szklanka pokazała dno. Na co mam ochotę? Kusi mnie whisky, coś mocniejszego, co pozwoli zagłuszyć myśli. Tylko... Moje nieszczęsne leki. Mieszanie kończy się bardzo, bardzo źle. Czy warto ryzykować? Kola. Poproszę Kolę. Patrzy się na mnie, jakby nie zrozumiał, ale zaraz wzrusza ramionami. To nie jego sprawa. Dostaję ciepłą butelkę. No tak, czego mogłam się spodziewać? Rozsądny wybór, Karen. Bardzo mądrze. Już żałuję, że nie jestem lekkomyślna. Czasem dobrze jest oddać kontrolę. Zabawić się. Piątek, 22:03. Bar. Skrzypnięcie drzwi? Ktoś nowy?
Tak, Ellen. Wygląda na smutną, wręcz przybitą. Ma mi za złe, że po nią nie wyszłam? Nie patrzy w moją stronę. Wzrok ma wbity w podłogę. W dłoni miętosi rąbek bluzki. O co jej chodzi? Siada sama. Zamawia wódkę z lodem. Nie wyglądała na taką. Pije szybko, do dna i zaraz leci następna kolejka. Chyba chcę zostać sama. Trudno, poczekam na Boba. Eileen wyraźnie mnie unika, a jednocześnie jest tu w barze. Zanim jednak zdążam się zebrać i wyjaśnić sytuację, pojawia się pijany żołnierz. O, hej śliczna. Jesteś sama? Chyba tak. O co chodzi? Przyda ci się towarzystwo, nie? Słuchaj, zaraz postawię ci drinka, a potem pokażę moją maszynę. Co ty na to? Wolałabym zostać sama. Przepraszam, źle się czuję. Zrób coś, podpowiada mi głosik w głowie. Zrób coś, uratuj ją. Zabierz od tego idioty. Ale nie robię nic. To co? Następna kolejka na mnie, mała? Wiesz, czuję, że przyda ci się prawdziwy facet. Eileen kręci głową, ale Gostek ma to za nic. Stoi nad nią, pochylony, jak lis nad biedną myszką. Tak, zaraz ją rozszarpię. Ja... No, ustalone, mała. Tylko będziesz musiała się mnie mocno trzymać, żeby nie spaść. Potem pewnie motel, co? Eileen spogląda po sali, szukając ratunku, ale nikt się nie kwapi. Brooke siedzi pod ścianą, pozornie objęty zatopionym w swoim kuflu. Byłoby głupie zakładać, że zrobi coś wbrew koledze. Albo, że taka sytuacja zdarza się pierwszy raz. Wzrok Eileen krzyżuje się z moim. Widzę w nim bezgłośną prośbę o ratunek, pomoc. Odwracam głowę. Musiałabym fizycznie zaatakować Thomasa. To nie wchodzi w grę. Co zrobisz, Karen? Świetnie. Jeszcze jego tu brakowało. Co powinnam? A co według ciebie powinnam zrobić, Dave? Patrzę hardo. Wytrzymuje mój wzrok. Nawet się uśmiecha. Przecież cię uczyłem, jak sobie radzić. O, pamiętam. Misja to zawsze priorytet. Zasady ponad wszystkim. Nawet ponad tym, co kochasz. Prawda, Dave? Mam narazić misję dla niej? Mieszasz się w zeznaniach. Mówiłeś, że misja jest ważna. To, jeśli jej pomogę, naraża się tym ludziom. I tak mnie nie lubią. Mam sobie dołożyć ciężaru? Nie. Prawdziwy Dave kazałby trzymać się planu. Ty nim nie jesteś. Patrzę sekundę w jego oczy. Tfu, tu nie ma przecinka. Przez sekundę w jego oczach pojawia się rozczarowanie i Dave znika. Jakby nigdy go tu nie było. Bardzo, kurwa, dobrze. Dopijam następny łyk. Oczyszczam głowę. Cholerny Dave. Wcześniej się nie pojawiał. Co to może znaczyć tak naprawdę? Jedno potknięcie i koszmary zostają z tobą na zawsze. Niektóre nawet doganiają cię po latach i jak widać zostają. Ciągle gdzieś obok, tylko czekając na dobry moment, żeby się na ciebie rzucić. Jak sępy. Czy to moje wyrzuty sumienia są aż tak silne? Podejrzewam, że właśnie o to chodzi. Moje sępy mają oczy tych, których zabiłam. Albo zawiodłam. Dzięki nim, niezabliźniona rana potrafi otworzyć się w dowolnym momencie. Szkoda, że akurat teraz. Piątek, 22:09. Bar. Drzwi wejściowe otwierają się po raz. Nie wiem, straciłem rachubę. W każdym razie, znowu. What the fuck?
Pojawia się u nich masywna sylwetka w kraciastej koszuli. Bob. Widzę, że szuka mnie spojrzeniem. Na chwilę się uśmiecha i tężeje, kiedy widzi Elin. Bob. Hej, mała. Dziś nie masz dyżuru? Wszystko okej? Nie masz żadnych problemów? Taksuję wzrokiem Tomasa. Słuchaj, koleś. Nie wiem, jaki masz problem, ale ta dziewczyna jest ze mną. Odwal się może. Erin, to prawda? W oczach pielęgniarki pojawia się nadzieja. Nie, ja nie chcę. On mnie... Mam pomysł, kolego. Zabierzesz się stąd i dasz mojej przyjaciółce spokój. Dobrze? Bo co, kolego? Bo będzie niemiło, a nie chcemy, żeby było niemiło. Widzę, jak spod ściany wstaje Brock. Czka i z trzaskiem stawia kubel na blacie. Bob! Wyczołgałeś się ze swojej nory? Spieprzaj, dobra? Jeden kosz ci nie wystarczy, frajerze? Wracaj do Jill, zanim wywali cię na dobre za taką akcję. Brock. Jego radio ożywa. Ktoś go wzywa na posterunek. Zostaje sam Tomas, który nagle się kurczy. Na czym skończyliśmy, frajerze? Pójdziesz sobie? Tomas blady i niepewny wychodzi, a Bob siada przy barze i zamawia piwo. Chyba powinnam coś powiedzieć, ale... Znowu dzwoni mój telefon. Nieznany numer. Odbieramy. Z duszą na ramieniu wciskam zieloną słuchawkę. Z początku słyszę tylko trzeszczenie głośnika. Potem ten głos. Jesteś tam, dziewucho? Jestem. Zupełnie nie wiem, po co to robię. Nic nie zrobisz. Nie mogłaś teraz pomóc tej ladacznicy, tak samo jak nie mogłaś pomóc sobie. Znowu zasługujesz na karę, dziewucho. Znowu powinnaś cierpieć. Czy mam rację? Czy ma rację? Spoconą ze strachu dłonią odkładam słuchawkę. Na ekranie pusto, żadnego śladu po telefonie. Wyciągam kolejny łyk. Szanse na trójkąt są niewielkie. Ach, ten twój humor, Karen. Chyba muszę wybrać, z kim porozmawiam. Bob czy Elin? Elin mnie bardziej interesuje. Dziewczyna wciąż się na mnie patrzy, nieco wystraszona. Może rozczarowana. Bob macha wesoło. Zostawiam butelkę i przysiadam się do Elin. Zaraz zamówię następną kolę. Na nic mocniejszego nie mam siły. Można? Spogląda na mnie. Ufnie? Tak, jasne. Słuchaj, ja... Czy ona zamierza mnie przeprosić? Mam nadzieję, że nie. Atakowałem się jak tchórz. Widziałam, że cię atakował. Nic nie zrobiłam. Przecież nie oczekiwałam. To dziwne miasto. Ten gość wcześniej też mnie zaczepiał. I co zrobiłaś? Po prostu byłam sobą, Erin. Nie jestem miła. Ostrzegam. Uważaj, bo ci uwierzę. Hej, Karen. Dobrze cię widzieć. Chcesz piwo? Może jednak spędzę z nim wieczór. Te mięśnie. Ale wtedy zostawiłabym Elin. Zostań z Elin. Hej, dzięki, ale zostanę z Elin. Wiesz, mamy trochę do pogadania. Ale myślałem... Padnę do ciebie jutro, Bob. Jak będę wyjeżdżała. Wychodzi. Już mniej wyprostowany. Zupełnie nie tego się spodziewał. Rozumiem. Znasz Boba? Mieliście się spotkać? Tak, poznałem go na stacji. Rozmawialiśmy o mojej siostrze. Bardzo mi pomógł. I nie miałaś się z nim spotkać? To nic ważnego. Oj, Elin, nie każ mi się w to bawić. Nie chcę wyjść na taką dziewczynę, chociaż bez wątpienia nią jestem.
posłużę się starym dobrym kłamstwem. Mówił, że jest tu bar i będzie wieczorem. Trudno to uznać za obietnicę. Chyba tak. Ale nie wygląda na przekonaną. Czemu jesteś smutna? Słuchaj, wyglądasz na bardzo smutną. Czemu? To przez tego żołnierza. Kręcisz, moja droga. Już jak tu weszłaś, byłaś zmartwiona. Dlaczego? Zamawiam jej piwo. Bierze i wzdycha ciężko. Na pewno chcesz tego słuchać? Chcesz opowiedzieć? No dobra, tak. Cokolwiek to jest, pomogę jej. A nawet jeśli nie, przynajmniej się wygada. Wygląda, jakby bardzo tego potrzebowała. Wiesz, mam raka. Po ostatniej chemii wyglądało na to, że jest w porządku. Ale dzwonił lekarz. Wieczorne rozmowy z lekarzem nie należą do najprzyjemniejszych. Jakoś tak jest, że z tymi dobrymi wieściami można zaczekać do rana. Ze złymi? Nigdy. Tak ci współczuję. Nie, nie rób tego. Nie ty. Reaguję bardzo żywiołowo. Zupełnie nie wiem dlaczego. Kamina. Zaciska dłonie w pięści. Kręci głową. Bierze duży haust piwa. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Wszyscy się litują, wiesz? Biedna mała Erin. Taka niezdarna i do tego maraka. Albo się litują, albo jak ten... idiota w mundurze? Tak. Wykorzystują. Ty taka nie bądź, dobrze? Albo zostaw mnie samą. Napijmy się. Chyba powinniśmy się napić, co? Przez leki nie powinnam, ale zamawiam sobie dużo whisky. Czemu nie? Uśmiecha się szerzej. Sięga po piwo. Już wiem, że to będzie dobry wieczór. Znacznie lepszy niż mogłabym przypuszczać. Sięgam po papierosa. Został ostatni. Może lepiej poczekać. Chcę ją odwieźć do domu, ale dziewczyna prosi, żebym z nią została. Bardzo mi to na rękę. Zapraszam Erin do motelu. Zgadza się i wtula we mnie. Pięknie pachnie. Kojarzy mi się z wiosną, spokojem. W końcu wychodzimy na świeże powietrze. Zabieram jej kluczyki. W tym stanie nie będzie prowadzić. Kradnę całusa i ruszamy do motelu. Mam nadzieję, że nie będzie scen erotycznych. Moja ręka wędruje na jej udo. I tak może zostać. Piątek, 22:41. Motel. Mogę wejść, prawda? Tak. Pewnie, Erin. Będzie... Tula się we mnie, przyciskając do piersi. Wiem, Karen. Wiem. Nie masz mnie za... łatwą? Puszczalską? Nie, skądże. Zresztą sama nie byłabym lepsza, prawda? Kręcę głową. Wchodzimy razem do środka. Tak, jest w mieście. Została. Jak się umawialiśmy. Gdzie? Z kim? Mój człowiek ją śledzi. Pamiętasz o swojej części umowy. Nie odpowiadaj pytaniem na pytanie, Hal. Jest z miejscową pielęgniarką. Słodka dziewczyna, chociaż straszna z niej oferma. Są w motelu. Jak mówiłem, mój człowiek ma ich na oku. Możemy mu ufać, Hal? Chce mnie wygryźć, ale zrobi wszystko, co powiem. Do pewnego stopnia. Tak. Potem okaże się zbędny. A twoja część umowy? Załatwię ci to poparcie. Poczekaj do jesieni, do wyborów. A, jesteś naprawdę piękna, wiesz? Denerwuję się. Czuję to. Nie martw się niczym mała.
Będzie fajnie, obiecuję. Często to robisz, Karen? Często masz dziewczyny takie jak ja? A, jesteś wspaniała, Erin. Jesteś cudowna, wiesz? Skupmy się na tym. Nie chcę, żebyś o mnie źle myślała, wiesz? Obiecuję, że nie będę. Całuję ją namiętnie. Poddaję się z ochotą. Kurwa, no i mamy cenzurę. Przytulam ją mocniej, a potem... rzucam na łóżko. Nie jestem delikatna, ale ona też tego nie oczekuje. Pieszczę ją, dotykając, całując tak jak chcę. W życiu i w łóżku zawsze jestem górą. Roztapiamy się w jedną, czułą i pełną namiętności jaźń. Widzę, jak jej oczy uciekają, słyszę jęki. Jest żywa, tak przyjemnie moja. W końcu opadam w skołtunioną pościel. Erin zasypia, przytulona do mnie. Czas na mojego ostatniego papierosa. Ubieram się pospiesznie. Sobota. Druga dwie. Motel. Wychodzę, żeby odsapnąć świeżym powietrzem. Sięgam po zapalniczkę i widzę coś, czego tu nie powinno być. Polownik miejscowego biura szeryfa. I kogoś za kierownicą, wyglądającego jakby przysypiał. Wygodnie śpi? Nie, kurwa, przesadziłeś. Dobra. Jedyne, na co mam ochotę, to wziąć kamień i rozwalić tę cholerną szybę. Co on sobie, kurwa, myśli? To już się robi cholernie niepokojące. Otwieram drzwi od ciężarówki na oścież. No, przesadziłeś. Wysiadaj, frajerze. O, skończyłaś sierżnąć? Masz ochotę na więcej? Chcesz poczuć prawdziwego faceta? Prędzej odgryzę ci ten twój interes, niż zrobię coś innego. Otwiera usta, żeby mi się zrewanżować, ale przerywa mu pisk opon. Ktoś przyjechał. Ktoś? Ona. Oczywiście, robi się ciekawiej. Po minie Bruka widzę, że wcale się tego nie spodziewał. Jill ma ściągniętą twarz. Jest wkurzona, to dobrze rozumiem. No bo czemu jej facet, zamiast spać w domu, siedzi pod motelem, gdzie spędza noc przyjezdna? I to taka, która dała mu kosza. Co ty tu robisz, co? Miałeś wracać. Szeryf. I ona. To się nie mieści w głowie, jaka ja byłam durna. Powinnam cię zamknąć, idiotko, już na stacji Boba. Zabierz swojego faceta i spieprzaj. Wiesz, zabieraj tego idiotę i spieprzaj. Naprawdę nie mam do was głowy. Już ja ci... i pilnuj go lepiej. Sam tu przyjechał, a ja wracam. Mam kogoś w pokoju, wiesz? A, jasne. Patrz po parkingu. Widzisz to małe autko pielęgniarki? Jak sądzisz? Z kim jest? To co on tu... No, ja nie wiem. Ustalcie to sami, okej? Wsiada do auta zaczerwieniona i wkurzona. Trudno. To nie moja sprawa. Chociaż... to wszystko jest dziwnie podejrzane. Rano muszę kupić nową paczkę. I chyba wiem, co powinnam zrobić w pierwszej kolejności. Złożyć wizytę w bazie wojskowej. Tylko jak się tam dostać? Mam kilka godzin, żeby to wymyślić. Pierwsza poważna misja od agencji. Okazja, żeby się wykazać? Raczej, żeby udowodnić, że długie szkolenie i kupa kasy, którą we mnie władowano, nie poszły na marne. Na szczęście wiem, ile jestem warta. Czas na chrzest bojowy. Kogo dostałem do usunięcia? Nikogo specjalnego, jak się może wydawać. Ot, narkotykowy baron. Ważny w Chicago, ale daleko mu do przywódców meksykańskich karteli.
Chociaż w Wiecznym Mieście starał się rządzić twardą ręką. I wygląda prawie słodko. Ludzie mają w sobie coś rozbrajającego, kiedy śpią. Mechanizm obronny? Nieważne. Zimna lufa ląduje przy skroni. Strzel. Iglica uderza o spłonkę i zamiast kasznięcia pistoletu z tłumikiem, tylko trzask i cisza. Nic. Cholera. Musiało się to przytrafić akurat teraz? Nie wypał w takiej chwili. Skrzypią drzwi. Ktoś tu jest? Niemożliwe. Upewniłam się przecież, że będę sama. Odwracam się powoli. Czy jesteś diabłem? Dziecko robi kilka kroków w moją stronę. Oglądam na leżącego gangstera. Ma otwarte oczy. Nagle wszystko wywraca się do góry z nogami. Leżę na ziemi. Przemoczemy się, walcząc o mój pistolet. Pada strzał. Dziecko. Siedzę na ziemi, pod murkiem parkingu. Słyszę, jak moje serce łomocze, jakby chciało się wyrwać z klatki piersiowej. Wiem, że ten cholerny koszmar, wyrzuty, kiedyś mnie znajdzie, tak naprawdę. Skończyć z nim? To byłoby łatwe. Pistolet do skroni, wyciągnąć ze spust. Ale nie dziś. Wracam do Elin. Przerażona, spocona, zdenerwowana. Przytulam się i zasypiam. Jest taka ciepła i przyjemna. Budzę się pierwsza. Ona wciąż śpi. Nawet lepiej. Oszczędza nam obu nieprzyjemnej albo dziwnej rozmowy. Ubrać się, wyjść, odzyskać auto i potem Jane. Postaram się wybadać szeryfa, jego związki z Murphym, a potem baza wojskowa. Oni nie wiedzą, że ja wiem, że oni wiedzą. Prawdziwa migówka. Nie mogę się powstrzymać. Całuję Elin na do widzenia. Raczej się już nie zobaczymy. I wychodzę. Sobota, 6:45, motel. Sięgam po papierosy, ale ostatniego wypaliłam wczoraj. Cholera. Hej, to ty! Podnoszę wzrok. Gość z wczoraj ze stacji benzynowej. Trzyma paczkę papierosów. Mówiłem, że ci oddam. Co nie? Kiwam głową, potem biorę jednego. Wyciągam się z lubością. Moje płuca cholernie tego potrzebowały. Co ty tutaj robisz? Zgadnij, proszę. Co ja tak naprawdę o nim wiem? Gość z dobrym autem, nieco niechlujny, wyraźnie się mną interesujący. Na wojskowych blachach. Cholera, że też na to nie wpadłem wcześniej. Nie miał głowy, prawda? Coś muszę odpowiedzieć. A, to ty? To ty! Jesteś Murphy, tak? Bo kto inny mógłby się mną interesować, skoro pracuje z nim szeryf, a szeryf wiedział, gdzie spędzę noc i z kim. Wystarczy, że mu powiedział. Musiało nastąpić. Murphy ironicznie bije mi brawo. 5 punktów za dociekliwość, panno Stump. Niestety, nic to pani nie da. Jestem silniejsza. Wystarczy chwila i będzie na ziemi. Potem wezmę jego auto. Ale dlaczego tak kręci mi się w głowie? Nie wątpię, ale po tym, co było w twoim papierosie, nie dasz rady zrobić kroku, dziewczynko. Wygrałem. Pogódź się z tym. Tak samo jak twój poprzednik.
Dave. Nie kontaktuje prawie wcale. Wiem, że mnie wiąże, dotyka gdzie tylko chce. Ślini się. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a ja idę cenzurować cycki, które się pojawiły w 25 chyba 5 albo 6 minucie. Nieważne. Trzymajcie się. Hej, hej!